Cześć, z tej strony Wojtek z bloga 3P, czyli Praca, Pasja, Pieniądze. Serdecznie Was witam na moim kanale. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania materiału. Producenci w dzisiejszych czasach wpadli w pułapkę ciągłego obniżania kosztów i maksymalizowania zysków. Wszystko pod płaszczykiem ekologii i dbałości o klienta. Uważam, że to tylko mydlenie nam klientom oczu i obecne produkowane jednostki, jak i samochody, nie mają nic wspólnego z ekologią, jak i z naszym zadowoleniem jako klient, który chce się cieszyć z jazdy samochodem, czy to na torze, czy po prostu w codziennej jeździe z punktu A do punktu B. Poniżej przedstawię Wam kilka moich propozycji silników benzynowych, które uważam, że w dzisiejszych czasach są godne poszukiwania i zakupu, które cechują się trwałością i które nie przysporzą Wam problemów. Dzisiaj nikomu nie zależy na tym, by auto się nie psuło, a na pewno nie producentowi. Większość wprowadzanych rozwiązań, które w teorii mają nam poprawić jakość produktu końcowego, tak naprawdę robią tylko zasłonę dymną, aby w tym samym czasie wyciągnąć z naszej kieszeni nasze ciężko zarobione pieniądze. Wszystkie silniki z tego zestawienia to jednostki tanie, trwałe i oszczędne. Mówiąc słowo oszczędne, mam na myśli, iż wszystkie podane tu propozycje bardzo dobrze współpracują z instalacją LPG, co przy obecnych cenach paliw jest istotne i ważne, by codzienne koszty eksploatacji naszych pojazdów nie rujnowały naszych budżetów. Aha, no i nadal są one dostępne i możemy je kupić i nimi jeździć, co w dzisiejszych czasach nie jest tak oczywiste. Spróbuj, mój drogi widzu, pójść do salonu i kupić nowy wymarzony samochód, a przekonasz się, jak długo można na niego czekać. Pierwszy silnik to propozycja od Volkswagena. Jest to 8-zaworowa jednostka wolnosąca o pojemności 1,6 i oznaczeniu MPI. Jego zalety to prosta budowa, chyba nie ma prostszych jednostek napędowych. Brak turbo, dwumasy, DPF-u, bezpośredniego wtrysku, silnik prosty aż do bólu. Jest tani w naprawach, jeśli coś się już zepsuje i trzeba będzie auto oddać do mechanika, to koszty będą niewielkie. Lubi LPG, śmiało możecie do niego zamontować prostą instalację, a wtedy to już jeździcie prawie za pół darmo. Co do jego wad, naprawdę słaba dynamika, no i lubi spalać olej. Znajdziecie go w przeróżnych autach marki Volkswagena, Audi czy Skody, ale moim zdaniem najlepiej szukać go w Golfie 6 generacji. Auto całkiem dobrze wykonane, produkowane aż do 2012 roku, czyli może uda Wam się kupić zadbany i w miarę młody egzemplarz. Więcej o tej jednostce możecie posłuchać w innym filmie na moim kanale, a link w opisie tego filmu. Kolejna propozycja to silnik, a właściwie dwa silniki, 1.8 i 2.0 z serii R od Hondy. Kilka słów na temat silnika. Są to bardzo podobne konstrukcje, dlatego daję je jako jedna propozycja. Jeśli szukałbym japońskiego modelu, to byłaby to Honda Accord z tym właśnie silnikiem z serii R. Ich zalety to wysoka trwałość. Zdarzały się jednostki, które pokonały ponad 1 000 000 kilometrów. Wystarczy, że zadbacie o prawidłowy serwis, a te silniki odwdzięczą się bezproblemową i długoletnią jazdą. Niezawodność, przyzwoite spalanie, a zarazem dobre osiągi, dzięki nowatorskiemu systemowi, jakim jest IVTEC, nowoczesna, ale i prosta budowa. Jest to jednostka, która co najważniejsze nie szwankuje po 100, 200 czy 300 tysiącach kilometrów. Nie macie tutaj turbo, kompresora, a moc seryjna to blisko 160 koni mechanicznych. Obydwie jednostki lubią LPG. Co do ich wad? Brak. Chyba że traficie na niezadbany egzemplarz. Trzeci silnik to silnik 1.8 turbo od Volkswagena. Jest to kultowa już jednostka, od pewnego czasu niedostępna na rynku motoryzacyjnym. Najdłużej była dostępna w Seacie Exeo i jeśli miałbym decydować się na ten silnik, to właśnie w tym modelu. Co do jego zalet? Świetne osiągi, podatny na spore modyfikacje, bardzo dobrze współpracuje z LPG. Co do wad, budowa ze względu na turbo, 20-zaworową konstrukcję, a przede wszystkim wyeksploatowanie jednostki generuje nam koszty, dlatego trzeba kupić jak najbardziej zadbany egzemplarz. Osobiście polecam Seata Exeo. Auto niepozorne,
technologicznie oparte na Audi A4 B7, które najdłużej oferowało silniki 1.8 turbo. Więcej o tym silniku znajdziesz w innym filmie na moim kanale, a link w opisie tego filmu. Zainteresowanych zapraszam. I ostatnia propozycja to silnik o pojemności 2 litrów z serii F od Renault. To mocna i trwała jednostka o wielu obliczach w zależności od modelu, oferowana także w wersji z turbo. Jego największe zalety to wysoka moc w wersji z turbo doładowaniem nawet 275 koni mechanicznych, wytrzymała i ponadprzeciętnie trwała jednostka. Dzięki szerokiemu zakresowi mocy, jaki oferowała, każdy znajdzie coś dla siebie. Od małej wyścigówki, jakim jest Renault Clio, czy po przestronnego szybkiego vana Espace. Szeroki dostęp do niedrogich części zamiennych oraz bardzo dobra współpraca z LPG. Co do wad, dość wysokie spalanie i uważajcie na wyeksploatowane jednostki, ale to dotyczy wszystkich tych silników z tego zestawienia. Osobiście szukałbym wersji dwulitrowej z turbo o oznaczeniu F4RT, a uważałbym na wersję dwulitrową o oznaczeniu ID z serii F5R. Posiadała ona bowiem bezpośredni wtrysk paliwa, a osprzęt w tym silniku naprawdę lubił zaszwankować. Tak więc uważajcie. Ta oto krótka lista 5, a właściwie 4 silników benzynowych, bo silniki 1.8 jak i 2.0 od Hondy są bardzo, bardzo podobne do siebie, to propozycja, wśród której miłośnicy Volkswagena czy myśli francuskiej lub z kraju kwitnącej wiśni znajdą coś dla siebie. Każdy z tych silników łączy ponadprzeciętna wytrzymałość, prostota w budowie i niewysokie koszta użytkowania. Jeden warunek konieczny, który musi być spełniony, to znalezienie prawidłowo serwisowanego egzemplarza. Jeśli szukałbym silnika jak najtańszego i ogólnie mówiąc samochodu sprawiającego jak najmniej problemów, to szukałbym Golfa 6 generacji z silnikiem 1.6 MPI. Natomiast jeśli potrzebowałbym auta większego, rodzinnego i więcej kilometrów robiłbym w trasie, to wybrałbym Honda Accord z jednostką dwulitrową z serii R. Zapyta ktoś może, dlaczego nie ma nic od Volvo, BMW czy Mercedesa. Jednostki, które przedstawiłem, miały generować jak najmniejsze koszta, czyli występować w modelach, w których koszta użytkowania ogólnie całego samochodu będą optymalne. Jak wiemy, serwis wyżej wymienionych marek nie należy do tanich. Na dzisiaj to tyle. Życzę Wam zdrowia i wolności. Trzymajcie się. Cześć.